Aleksander, Julia i Lena. Te trzy imiona wiodły prym w aktach urodzeń sporządzanych dla suwałczan w 2020 roku. Każde z tych imion otrzymała szesnastka dzieci. W suwałkach mamy też piętnastu urodzonych w ubiegłym roku: Antonich i tyle samo Zuzann. Do łask wraca Piotr. Trzynaścioro rodziców tak nazwało swych synów. Znaczącym powodzeniem cieszyły się również takie imiona jak Bartosz, Franciszek, Jan i Jakub. Dla młodziutkich przedstawicielek płci pięknej rodzice wybierali także takie imiona jak Liliana, Maria, Zofia czy Anna. Ale nie zabrakło również Antonin, Klar, Helen. Czy Tyle jeśli chodzi o najpopularniejsze imiona. Są jednak i tacy rodzice, którzy postawili na znacznie rzadziej występujące. Obok Arkadiusza, Benjamina, Leonarda czy Modesta mamy chłopca o imieniu Kai, rodem z baśni Andersena, biblijną Ewę, dwie Rosalie, jedną Walerię i jedną Vanessę oraz jednego Zacharego.